Halo, 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 buongiorno. Witam was bardzo serdecznie na szóstym streamie z WWE 2K24. Lecimy dalej. Na ostatnim streamie przegraliśmy chyba z Cody Rhodesem w Wargames. Siemanko, dzień dobry, jestem Miyagi. Przegraliśmy na Wargames, gdzie nie mieliśmy w ogóle kontroli nad starciem. Załączyła się cutscenka i ja czekałem na ten mecz, bo myślałem, że będzie mega dobry, a wszystko zakończyło się w cutscence. Więc sounds good, man. Zobaczymy, co tam teraz się z Cody'm stanie. Slow down there, Tiger. Don't get hot. This isn't an invasion. Then what are you doing at my show? Do they not have gyms at Raw? Because I wanted to tell you man to man. Ładne pasma, może mu zabierze. To think I could have continued to live in blissful ignorance. Sorry to be the bearer of bad news, but after I beat you at Survivor Series, Miz and Regal are giving the WWE Universe what it wants. You and me, title versus title at the Royal Rumble. That's actually good news. Thanks. Honestly, you could have slid into my DMs to let me know. Miz asked me to come to SmackDown. He made an additional proposition. Let me guess. The WWE Universal Champion and the World Heavyweight Champion in a tag team match for the first time ever! And it's gonna be awesome! He tell you already? Guy learned at the feet of Teddy Long. So what do you say? We obviously both like gold. You ready to... Tag team z Cody'm? Przemyślę to. I'm gonna think about it. Don't think too long. Miz said he has all our opponents picked out. Gosh, I'd hate to disappoint. Aha, czyli gierka dała mi wybór, ale tak naprawdę nie mam wyboru. Okej, okay, super. Aha, serio, dokładnie, tak jest. What do you say, champ? If this wrestle, yeah, no, good. So, future and used car sales. I'm in. I knew you wouldn't resist the opportunity. Go team. Co jest? Dark Horse kontra Destiny. Ej, będziemy mieli garnitur. Będziemy mieli garnitur Cody'ego Rhodesa. Siema, panie Chaos. Muszę tam slota zwolnić na tym, na Trigger Fire, żeby to dodać. Zapomniałem o tym troszkę. Ale dzisiaj właśnie zapowiada się chyba jeden z ostatnich streamów z tej gierki. Bo dzisiaj kończymy story mode. Zrobię sobie miesiąc przerwy i zagramy inny tryb. To wtedy będę miał czas, żeby dodać ten alert. Kto to jest? A War Raiders, dobra. Wikingowie, boże. Bozi. Bozi w sumie. Bozi. Nie widziałem ich wejścia jeszcze w tej gierce w sumie. O kurwica, to jest pocarnie. A oni, The Viking Riders, okej, bo oni mieli chyba z 5 nazw tak teamu. The Viking Experience, War Raiders. Okej. Okay. Yeah! Co, to na pewno było wzorowane na hypie, nie? Wrestling się często dostosowuje do jakichś popularnych rzeczy, które są gdzieś tam w czasie, nie? W latach 90. to już w ogóle było, bo w latach 90. miałeś Żółwie Ninja. Nie wiem, czy Power Rangers gdzieś nie było w wrestlingu. Żółwie Ninja na pewno były. Ale nie pamiętam, na pewno coś jeszcze było takiego. Był przebrany za Megamena w ogóle. Tylko że miał żółty strój. Więc podpierdolki w wrestlingu to jest z klasyka gatunku, nie? Mamy asasyna Valhalla w domu, no. Dwóch chłopów potężnych. Siemanko, Black Cody Spire, witam. Ja zostawię to wejście, bo to jest jedno z najlepszych wejść w wrestlingu w ogóle. Czekajcie chwilkę. Ja zacząłem oglądać... Siemanko, Pani Pirat. Zacząłem oglądać The Boysów. Ja nie mogę teraz patrzeć na Cody'ego. Dla mnie to jest kurwa Homelander. To jest dosłownie ten sam chłop. Oni są tak po prostu identyczni. Blond włosy... Odjebani w Amerykę od stóp do głów, nie? Cody Rhodes to jest dla mnie Homelander od teraz. Bez kitu. Ja już nie będę patrzył na Cody'ego tak samo jak przez ten serial. Brakuje, żeby strzelał laserem z oczu, nie? Harry Potter, pragnę cię. Ej, pasuje mu ten pas wagi ciężkiej. Pasuje mu ten pas wagi ciężkiej. Mega dobrze wygląda. Ale nie powiem, go straci. Dobra, tag team,
Wiesz co, Cody? Wejdź se, bo ja mam kontuzję łydki. Damage the Viking Raiders as Cody Rhodes. Aha, bo ja nim gram. Tak, ja nim gram? Tak, ja nim gram. Okej. Okay. Myślałem, że właśnie bocik nim gra. Jak coś to... Tradycyjnie nie grałem trochę czasu i już nie umiem grać, nie? Dlaczego Cody oszedł z AEW? Ej, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja pamiętam, że... Wiesz, że nie wiem? Na pewno tam się nie mogli o coś dogadać, nie? Niby tam podobnież nie ma złej krwi, ale czemu odszedł? W sumie ty... nie wiem. Ale clothesline już od razu na starcie. Snap suplexik. Brainbuster bardziej. Co za Cody, ty chłopa już ta głowę zrzucił w pierwszej minucie meczu. Clothesline. Erik poza ringiem. Dawaj, chodź ci z bokieta, zaraz przy dupie. Tak, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, nie? Przecież tak zawsze jest. Wstawaj, panie. Wstawaj, wstawaj. Double X handle. I kolano. Ała, nie trafione. Irish whip do narożnika. Kontra. O, nie trafione. Wrist lock. Dobra, jest kontra. Udało się skontrować. Właśnie się zastanawiałem, czy się wcelowałem w kontrę. Ale się Cody wygodnie gra. W sensie widać, że on jest postacią, która ma dobre OP punkciory. O kurwa. Nie to, co moja postać ledwo stworzona, nie? Dobra, teraz się skontrujesz. Masz Woodsolta, chłopie. Diving elbow drop. O! Co jest? Tak nie można. Będzie, będzie. I kolano na twarz. Let's go. Win the match by pinfall by Cody Rhodes. Aha, no to trzeba było tak od razu. Co to są za cele z czapy w ogóle? Głupie. Mogliby napisać po prostu wygraj mecz, to bym wiedział o co chodzi. A tak to się tutaj pierdziele. Dobra, crossroads. Oh my god! Koniec. Aha, przerwał mi pin. Siemanko Harley, ty co bije inne człowieki, bij mocniej. Starał się, starał się. Ale gameplay jest szybszy niż w Residentach i wiesz, jest ciężko, nie? Się teraz odzwyczaić. Siemanko, co tam? Gameplay w Residentach. A te takie slopis powolne, fajne cudo, nie? A tutaj wszystko zapierdziela. Chłopie! Irish whip. Elbow w narożniku 75. Panie Ivar, masz coś na brodzie. Moją kurwa piołkę. DDT! Oh my god! Roll up, koniec. Kurde, myślałem, że będzie koniec już. Tak się fajnie zapowiadało. W Among Us? Trzy razy cię wyrzucili. Wiesz co, ostatnio graliśmy w Residenta i udało nam się dotrzeć do jakiegoś laboratorium. Już nie wiem, czy byłaś na streamie. Udało nam się dotrzeć do laboratorium. I tak wpadła jakaś zagadka, udało mi się ją rozwiązać, ale chyba będę musiał ją opisać jeszcze raz, bo chyba gdzieś jakąś literówkę walnęłem. Bo muszę się dostać do komputera i tam przepisałem sobie ten kodzik, rozwiązałem go. Ale coś musiałem się pomylić, muszę go jeszcze raz przepisać i na następnym streamie spróbować ponownie, nie? Karikal rana, nie trafiona, co jest? Uuu! Nie no, te spoty w tej gierce są takie dobre. Roll up. Dobry komentator wrestlingowy. Może jakbym tam gdzieś poćwiczył, potrenował? To może? Dziękuję bardzo panie Masakru za 8 miesiąc sypukcji Bożej. No już 8 miesięcy razem. Siemanko, co tam? Dziękuję bardzo. Tak więc w tego Residenta mi się tak dobrze gra, że no nie mogę się doczekać gdzieś tam dwójeczki i trójeczki w przyszłości. No a jeszcze jedynka jest do skończenia, ale ja już czekam na następne, nie? To jest oznaka dobrej gry, że już czekasz na następną odsłonę. Co teraz? Reverse suplex?
Erik wyszedł poza ring. Fani szantują, gdzie kiełbasa. This is awesome. Wypierdalaj stąd z pokoju już. Przepiękny suicide dive. Oh my god. Yo. Eto dotle. Eto dotle. Opa. Opa. O, się wiemo tam w chłopa. Oh my god. Mega dobre. Siema Losik. Trójka najlepsza. Jak ktoś mówi inaczej, to nie zasiada w rezydentach. Zapoznam się z tematem. I zobaczymy. I zobaczymy. Ale no trójka Nemesis to tak też mi się kojarzy najbardziej, że jakby wszyscy mówili zazwyczaj, jeżeli Resident to trójeczka, nie? Czyli musi najebać opół wikingom. No Cody jest taki dobry, że sobie samemu radzi, nie? Siema Kajko, witam. Ja się szykuję wielkimi rękami na przechodzenie Code Veronica, bo była możliwość kupienia na PS5. Właśnie to jest mega fajne, jak jest jakaś, przepraszam, wsteczna kompatybilność, że nie trzeba podłączać tych starych konsolek, żeby sobie zagrać na przykład właśnie w jakieś stare Residenty. Choć wiem, że niektóre porty tam są chyba słaba, ale to chyba nie Resident, to Silent Hill były spierdolone, no. Siema Hubert, Biggie już nie wrócił do ringu. No nie dziwię się chłopu, nie? Spadł na głowę, znaczy Rich Holland go spierdolił na głowę. Ja nie wiem, też bym chyba nie chciał ryzykować na jego miejsce, mając stabilne miejsce roboty i jakby, wiesz, wszystko zapewnione, więc kompletnie się nie dziwię, nie? Jeszcze 90? Dzięki bardzo, 10 transmisji. Jeszcze chwilka. Sprotkiem spod pachy otumanił. W wrestlingu, wiesz, wszystko dozwolone, nie? Powoli dodaję retro gierki na PS Store. Ostatnio kupiłem Tomb Raider Legend. Właśnie ja pamiętam, że jedynego Tomb Raidera, jakiego oglądałem, to właśnie Legend, nie? Jest mega dobre. Big E will never return to WWE ring. Jonathan Coachman to potwierdził. A skąd Jonathan Coachman wie o tym? On nawet nie jest związany z W. W sensie, a tak samo jak ja bym powiedział, Biggie już nie wróci, zaufajcie mi. Szkoda, że w wersji Director's Cut nie grasz. Ja pirat podrzucę ten, na następne streamy z Residenta podrzucę soundtrack z Director's Cut i czasami będziemy go zamieniać, nie? Żebyście mieli wrażenie, że gramy w to samo. Siema rajdy. Cieńko hajsik. Siema panie Mystus. Jak tam Chicago? Już zostawiam szatałcik. Siemanko, siema Ermak. Siema rajdy. Zapraszam do pana Mystusa. Pan Mystus zazwyczaj streamuje w niedzielę rano. Tak jak ja się odpalam o 10. Tak pan Mystus zawsze streamuje chyba tam o 8 już. Więc jak coś to zapraszam do niego na niedzielne streamy, bo on jest raz w tygodniu. Jest takim rzadkim Pokemonem. Jak to wspomniał sztywniutko u niego na czacie. Pan Mystus jest rzadkim Pokemonem, którego trzeba sobie złapać i tylko właśnie on jest w niedzielę rano do złapania, nie? Więc polecam. Udał się przejść kolejną misję, mega szacun. Ja nie wiem, czy to Chicago po polsku ograła, co dopiero po włosku. Mega pojebana akcja. Już wyciąga Pokebola, to szybko, bo zaraz ucieknie. O, dlaczego? Zobaczcie na tą akcję. Chłop chciał mnie uderzyć. Skontrowałem Irish Whipa. Czekajcie, schowam kontrolsy. Skontrowałem Irish Whipa. Chłop chciał mnie uderzyć, a uderzył swojego. Zajebista. Oklahoma Slam. Oh my god. Spinebuster. Nie, T-Bone Suplex. Oh my god. Dobra, wstaję. Clothesline. Wykorzystałem super mockę. Dobra, robię crossroads. Jest crossroads. Crossroads. Koniec. Jeszcze skikautował. Co za chłop. Tag team wrestling. Dobra, roll up. Koniec.
Jaka ta gra jest rozjebana czasami. Nie wygrywasz przez finishera, ale możesz wygrać przez roll-up. Moja postać zmęczona, a ja nawet nie wszedłem do ringu, nie? Czym ja się ekscytuję? Ja nawet tam nie wszedłem, nie? Nikogo nawet nie uderzyłem. Super. Jonathan chyba to źle... to przesłał, albo redaktor to źle opisał, bo na Twitterze jest. Jonathan wszedł, wyraził swoją opinię. No właśnie, wyraził swoją opinię, a nie właśnie potwierdzone info, nie? Bo jak Hubert to wstawił, to właśnie było jakby, wiesz... Tak, Darren Drozdow, tak. On przyjął chyba Spinebustera od Dilo Browna. I uderzył głową, nie? I mu uciekła. No i na wózku do dzisiaj chyba jest. Ja nie wiem, czy Darren Drozdow czasami nie zmarł. W ogóle. No, nie jestem pewien, czy on nie zmarł jakiś czas temu. Jego brat Stardust to chyba już od dawna na wrestlingowej emeryturze. Tak, tak, no. W kosmos odleciał. Siema, Lukas. Można się zmęczyć od całego patrzenia, od stania na apronie. Trzymasz się tych linii. A, mamy kolejną walkę tak teamową z Cody'im. Super. Spoko, panie Black Odyssey Spade. Hej, partner. Będziemy mieć pasy tak teamowe z Cody. I'm your partner now? Wait, what have you been out of shape about now? We won our match, and now we've got a title opportunity. Which sure is great. I guess I just didn't realize that our team was the dark horse and the show horse. What the hell is that supposed to mean? It means you spent our whole match out there hogging the spotlight instead of working as a team. I did what was necessary. Czekajcie, nie wiem czy słyszeliście, ale Cody zrobił cały mecz. Ja w ogóle nie wszedłem nawet do ringu na chwilę, a teraz moja postać mówi do Cody'ego. Ja odwaliłem całą robotę w walce. No, co? No problem. I just see you, Cody. I see you. What you need to see is that our next opponents are the SmackDown Tag Team Champions, and they are not going down without a fight. Don't worry, I'm focused. Good. Then maybe the next time we see each other in an airport, we'll be carrying heavier bags. O kurde, pasy takie mowy z Cody'im, ty. No dobra, lecimy. Siema panie Sushi, witam. What's poppin? No dobra, to lecimy w takim razie. A kto jest mistrzami taktik w ogóle? A Pete Dunne chyba z Ridgem Hollandem, który właśnie zrzucił Biggiego na głowę, nie? Więc mam nadzieję, że moja kariera się zaraz tutaj nie zakończy. The Pro League Brutes. Są tu nowe pasy tag teamowe już, czy są jeszcze te stare? Bo były zmienione jakiś czas temu, nie? Jo, pierdolet, jakie dobre. Jo, stare są jeszcze. Jo, cię kręca. Oj. No dobra, to dawaj ich. Były na nowe, bardziej ciśniące. No właśnie, te nowe mi się bardziej podobają. One mają taki vibe tego starego SmackDown z 2006, nie? Te nowe pasy mi się o wiele bardziej podobają. Szczerze mówiąc. Dobra. Trade 3 tags with Cody Rhodes. Aha, 3 razy muszę się z nim zmienić, okej. Okay. A czy jest dyskwalifikacja w tym meczu? Jest dyskwalifikacja, ja pierdolę. Siema Skidry, witam. Dobra, pierwszy tag team. Od razu będę robił takie szybkie zmiany, żeby to jak najszybciej te cele pouzupełniać. Dobra, double team. Irish whip na linę. Double shoulder block, let's go, let's freaking go. Cody ucieka, ja ci szybko zaraz wstawię tam do narożnika chłopa. I robimy ostatniego... Dobrze! Dobrze, podoba mi się Cody, dobrze. Dobrze kombinujesz, wchodź. Infall as Dark Horse. A, czyli ja, no. Co tam? A wiesz co, spoko, ostatnio właśnie gierki pękają na streamach.
powoli zapowiadają się jakieś nowe giereszki w przyszłym tygodniu, więc bardzo fajnie. Kitówka, nie ma na co narzekać. A co tam u ciebie? Siema, Woldominator. Tak, troszkę tak, właśnie dzisiaj prawdopodobnie zapowiada się ostatni stream, bo zostały ostatnie dwie stacje. Royal Rumble i WrestleMania. Więc jest szansa, że dzisiaj to skończymy. Jest jeszcze jeden tryb do ogrania, ale ja bym sobie chciał zrobić z miesiąc przerwy od W, nie? Nowe giereczki, czyżby Army Man? Trochę kusisz, chłopie. Trochę kusisz tym Army Manem, wiesz? Oferta Breaker! Tak, właśnie Lukas chce zrobić coś takiego, że zrobię sobie z, no nie wiem, z miesiąc przerwy załóżmy. Ogram wtedy tryb 40 lat WrestleMania. I wtedy od razu biorę się za storyline babeczek, więc tak, będę grał też babeczkami. Nowe giereczki, Army Man. Wiesz co, tego Army Mana możemy za 2 tygodnie odpalił na poradnych streamach, wiesz? Albo może w piątek? Zobaczę jeszcze, Atian. Jest szansa na streamy z... Wiesz co, ja jestem... Powiem ci, że Tomb Raider jest dla mnie tak samo obcą serią, jak był właśnie Resident. W sensie, kiedyś spróbuję, ale może być ciężko, nie? Może być ciężko. Dobra, szybka zmiana znowu. Double team. O kurde! Irish Whip na liny kontra. Butch na trzeciej linii siedzi dupą. O, ale dostał liścia. Oh boy! Znowu ten sam spocik, Irish Whip. German suplex! Oh my god! Ale mnie chłop załatwił z Dikot, nie? Zaraz sobie nadrobię czatki, tylko przejdę ten meczor, dobra? Muszę troszeczkę chłop tutaj. Dobra, crossroads, lecimy. Boom! A nie, miałem to wygrać jako ja. Dobra, dobrze, że przerwałeś, dzięki. Dzięki, panie, dobrze, że przerwałeś, bo... Łobaben. Pomóż mi! Moja postać zeszła z ringu. Co on robi? Chłopie, pomóż mi! Powerbomb! No nie, zmienił się. O Jezu, będzie trzeba następnego obijać. Tą Pride to dopiero spoców. Ja mam jedyneczkę chyba na PlayStation 1. Kiedyś można spróbować. Ja wychodzę z założenia, że jak ja dałem radę, to też każdy inny da. No to wiesz co, tym bardziej jak ja dam radę, to tym bardziej jeszcze wszyscy inni dadzą radę. Bo ja to jestem pacjentem troszkę, nie? Siema Larot, siema. Tomb Raider 3 jest uznawany za najtrudniejszą grę na PS1. Ja nie pamiętam, czy ja nie oglądałem Tomb Raidera trójki Ućwikły, gdzie w jednej lokacji spędził chyba 3 godziny, albo 4 nawet, na nocnym streamie. Może tak być. No i Sudden Strike 2. Tak jak w typowym RTS-ie sytuacji, gdzie jeden przeciwnik w obrębie bronionego celu powoduje przegraną misję, ale mi się wkurwiał. Szacun fest za tego Sudden Strike'a. Gdzie widzisz, poruszają te postacie? No, nowa generacja, co ci mogę powiedzieć? Ja się zawsze śmieję, że ja nie umiem w gry. Ja też nie, ja nie umiem w gry, ja próbuję grać w gry. I ewentualnie coś tam czasami wyjdzie, czasami się przyseruje i tyle, nie? Ja tam nie jestem żadnym specem w żadnej dziedzinie, może trochę wrestlingowej, ale reszta to totalnie leży, nie? Bestia i kocur. Przestań, bo się zaczerwienię zaraz. Dziękuję, ale no, ja znam swoje możliwości. Siema, panie Drozdu. Witam, moc papen. Panzer General? O kurwa, to takie jak chyba Dyson Riaku u Siuwa, nie? Kiedyś było. Chyba podobny vibe tam jest. Na PS1 też są? Gra heksowa, jak ten. Znaczy, dobra, to inaczej. Ja ledwo przeszedłem.
Asterixa Wojny Galów, która była heksową grą dla dzieci, nie? Więc to może być ciężko. Cześć. Ale spoko, może kiedyś? Siema, panie Arę. Cześć, ja też jestem tu nowy. Ja z rajda przyszedłem. Jak tam w porównaniu do poprzednich części? Nie mam grana w tym pokoju. Bez różnicy. To jest cały czas ta sama gra, Rafix. To się nic nie zmienia, autentycznie, serio. Tam parę stypulacji, parę nowych postaci i to jest wszystko. W tej gierce gameplayowo no jakby nie zmienia się za wiele. I się zmieni z buczem, o ty kurwa gnoju. Dobra, robimy hot taga. Jest hot tag. Aha. Najlepszy hot tag w historii. Wchodzę nabuzowany i chłop mi łapie za kark i koniec. Dobra, jest comeback. Dropkick. Let's go. Yeah, let's go. Clothesline. Crossbody. Dawaj, wstawaj, wstawaj. Jest Robocop, jest. I teraz... Double footstomp. Let's go. Let's go. Dobra, idź się bucz, tam zmienić. Z chłopem, bo ja nie mam całego dnia tutaj. Dobra, jest zmiana z buczem. Czemu nie mogę Heitla i Rilla załączyć? To było tak... I wylądował. I cały misterny... To było takie zajebiste, jak leciałem w stronę chłopa, chciałem mu zrobić clothesline na temu, co stoi, i moja postać nagle zrobiła sentona, znikąd totalnie. Mega dobre. A lubisz karcianki? Wiesz co, obawiam też Voldominator, że musiałbym się ich nauczyć i że ciężko byłoby mi się odnaleźć, bo patrzę, że w karciankach musiałem sprawdzać jakieś statystyki i tak dalej. No właśnie słyszałem, że 19 jest mega dobra. A co tam się stało o drugiej w nocy u Krzycha? A to nie wiem, nie jestem w temacie, wiesz co, bo ja wczoraj byłem bardzo off-stream, nigdzie na streamy nie wchodziłem. Tak, LA Knight podobno robił wszystko prawie, nie? Więc no... mam 22 z tymi paściami, chyba mi wystarczy. No ta, nie ma absolutnie żadnej potrzeby, żebyś kupował następną odsłonę, nie? A jakiś troll, okej. Ta ja pasja jest przy wyborze gierki. Dziękuję bardzo za 20 transmisji z rzędu. No mógłbym ograć, nie? Pamiętam, że pasjansa kiedyś grałem jak ten. Jak po formacie nie mogłem sterowników zainstalować, to sobie w pasjansa grywałem wtedy. To były takie czasy bardzo, bardzo odległe. Ole! 140? Ja fierdolę, dziękuję bardzo panie Arę. Co za chłop. Tak, pinbala z XP-ka, oczywiście, Space Cadet się nazywało chyba. Raz. O kurwa. Balastro. Jest jakiś pinball Austina Powersa w ogóle. Tylko nie wiem, czy on jest na Game Boya, czy na PSX-a. Siema Pompi, siema. Balastro jest dobre. No brzmi spoko. Jest kontra. DDT. Dobra, musimy... Muszę sprawić, żeby znowu się zmienili. Dobra, sobie postaję w narożniku swoim. Może się zmienią. Czekaj, mogę zdjąć? RT. RT plus LB. Czekajcie, RT plus LB. A, tak mogę ściągnąć narożnik. Aha! Ja nie chciałem! Chryste, panie! Siema, docet. Siema, co tam? A Balastro z którego jest roku? Oh my god! Irish Whip do narożnika. Jak mi przykurwił, co jest? To chyba było bardzo prawdziwe. Z tego roku, aha. Siema Jackbo, czy to WWE 2K24, czy polski stream? Wiesz co, ja to tak oznaczyłem, bo ciężko znaleźć, jeżeli ktoś nawet streamuje to W po polsku, to ciężko znaleźć stream,
bo on jest cały zawalony tymi anglojęzycznymi i tak dalej, nie? Więc to tak, takie, żeby się rzucało w oczy, że jak ktoś jest fanem wrestlingu, to może wpadnie. Coś tam, czasami ktoś wpadnie. Siemanko, Jack, Buffy tam. Z tego roku, okej. Dobra, jak coś, to ja zaraz wrócę, bo dostaję na pizdę. A nie powinno tak być. No bo jedyny. No gnoju! Senton! Let's go! Siema, panie Amanar, witam. What's poppin'? Idź się zmienić z Butchem, bo ja mu chcę finishera zrobić. A jak nie, to wypierdalam. Jak Butch nie odwoła swoich słów, to wypierdalam. A co powiedział? Żebym wypierdalał. Dobra, idę stąd wyjebane w ten mecz. No gnoju! Nie wiem, co to było. Cody poza ringiem. Wrzuca chłopa. Dobra, robił finishera, wyjebane. Albo roll-up. Roll-up! Backslide! Koniec! Raz. Dwa. Zostaw mnie. O, ale Euro pin uppercut. O kurwa. Co jest? Co za gnój? No, on mnie zabije zaraz. Ale dzika pozycja. No, są takie czasami sexy piny tutaj, nie? Raciszek spodali szyję? Kurde. No niestety, czas leci. O kurwa, Tiger Driver. Cody, pomóż! Debilu! TKO! Let's go! Co? Co? No chyba se jajcudy tu robisz teraz. Jaki klasyk. Nie no, obrzygam się zaraz. Stunner! Wypierdalaj też. Nie no, masakra. Tutaj sami kudłaci są. Będzie dive. Mamma mia! Let's go, to jest ten moment, to jest mój moment. Wypierdalaj. Nie! Dobra, w sumie spoko. O nie dał się trzeci raz to samo złapać. A ktoś umarł w trakcie walki wrestlingowej? Tak, znaczy no to się często zdarzało. Ostatnim takim przypadkiem sprzed lat to było, jak Rey Mysterio chłopu zrobił dropkicka w tył w plecy i tak mu głowa odskoczyła. Upadł na liny i chłopa nie było, nie? Więc mega szacunek do Reya Mysterio, że po czymś takim jeszcze wszedł do ringu. No i serducho bardzo często wysiada, nie? Sterydy, pojebany tryb życia, ciągle w drodze. Superplex! No i Owen Hart, no to wiadomo. Boom! Wziął i umarł, no. No, za nieumyślne, no. No nie, skontrował mi finishera, co za śmieciuch. A nie było sprawy wsadzić dochodzenia? No było, oczywiście, że było. No ale no nie, to nie było umyślnie specjalnie zrobione, nie?
jakoś tam z tego wyszedł. Dobra, jeszcze raz to samo. Nie kick out i proszę. Jest! Kurwa, w końcu. Nowi mistrzowie tag team. Gdzie kiełbasa? A te walki są wszystkie ustawione od początku do końca? Tak. Let's go! Nowi mistrzowie tag team. Jeszcze oddzielne pasy mamy. God damn it, ty! Zajebiście to wygląda. Aż się muzyka z Robocopa włączy. A bo tu jest jak buchant This is awesome i to brzmi jak gdzie kiełbasa? Jerry Roll dostał ataku serca na żywo podczas komentowania. To było pojebane jak oni go tam wynosili, nie? Jakby się mieli tyle różnych składzi do dorzenia tych pasów. Jo, Beskitu, Beskitu, no widzę ten sam żart dwa razy. Widzę skąd będziesz tam, a nie będzie, bo ja mam z nim walkę na Royal Rumble, na gali niebawem. Nie, 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 ale niektórzy mają takie, nie? Niektórzy mają takie, jak są tam x lat w ringu, to przecież takowe swoje mają. Two greatest champions in WWE are on collision course for the Royal Rumble. Okej. Okay. Kiedy to Royal Rumble? Ja w ogóle wyglądam, ej zobaczcie na mnie, nie? Czekajcie, ja nie wiem gdzie ja to mogę włączyć, atrybuty. Ja w ogóle wyglądam, jakbym się kurwa urwał z jakiegoś meczu NBA, nie? To jest docelowy strój. Mój. To ja, i wyglądam jakbym miał zaraz mecz z tym, nie? Z Chicago Bulls. W NBA hangtime. To ja. Champ, how you feeling? I'm feeling great. I thought Miz was out of his mind teaming us up, but it's worked out pretty damn good. Cheers to that. Another lucky break. Another lucky break. Even when you dole out compliments, you manage to make them patronizing. The word lucky triggers you? I've just been hearing it for a long time. Because you got lucky beating me for the WWE Universal title. All right. Gloves off. Here we go. What would you call it? I had you beat when Roman came in. It's been more than 2 years, Cody. You, Reigns, Miz, all... You haven't beaten me. Not until the Rumble, partner. We'll see. For now, we have one more title defense before then. Oh, jeszcze tak, team mamy. God damn it. Pewnie przegramy teraz te pasy. A bym sobie oglądał jakąś koszykówkę u ciebie. Wiesz co, odpaliłbym. Odpalę jakąś koszykówkę na Nintendo 64, szczerze mówiąc, więc to spokojnie, coś będzie jeszcze. Bo trochę się wkręciłem w te sportówki, więc coś tam się jeszcze, wiesz, jeszcze się przydarzy. Wygląda jak mi zaraz pipę na popychać. Zajebiste. Siema, siema, panie Avenal. Tak właśnie teraz nadrabiam czaty. Smacznej kawusi także. Kolorki Time per Wolf. Ej no, tylko loga brakuje, nie? Ray Rumble sam siebie eliminuje. Na pewno sam siebie eliminuje, chociaż my na pewno nie będziemy brać udziału w Ray Rumble meczu, bo jesteśmy mistrzem i walczymy z chłopem, który jest mistrzem, nie? Więc na pewno sami się wyrzucają. Czym jest Ray Rumble? 30 chłopa wchodzi po kolei do ringu i ostatni, który zostaje w ringu, wygrywa, bo się wyrzucają przez trzecią linę. To tak w skrócie. Smacznie kawusi, jebać Cody'ego Rhodesa. Z którym pewnie zaraz przegram pasy tak teamowe, bo na pewno tak będzie. Ale jestem ciekaw tego double trensu z dwoma pasami mojego. Okej. Okay. Alpha Academy, let's go. Tak, każdy, kto wypadnie z ringu, jeżeli jego nogi dotkną ziemi, to przegrywają. Jest i Otis. Otis w ogóle ma polskie korzenie. On bardzo często robi sobie zdjęcia na Instagramie w polskich koszulkach. Wpiszcie sobie Otis Polska. Jest, stoi w takiej czerwonej koszulce z napisem Polska i z tym, z orzełkiem, co tak zajebiście wygląda. Bo tam jakieś polskie korzenie ma. Mega dobre. NBA Jam od The Claim jest na PS2. O, od The Claim! Super. Śniadanie sycone? Nie, właśnie ja tak rano nic nie jem w sumie. Otis to ten duży? Tak, tak, no.
kawał hopa, no. Bęben potężny ma, śmieszny, fajny. Śmieszny, fajny, no. Ja ze swojej strony polecam NBA Street Home Card na PS... Ej, na PS3 to spoko, dawno nie odpalałem PS3, więc może... Ostatni raz PS3 chyba w grudniu odpalałem. Ta, on chyba ze 150 waży i on ma chyba 1,70 m, 1,80 m. On jest taki... Coś mam wrażenie, że z nimi przegramy, nie? Że rzucimy pasy... O kurwa, ale to kozacko wygląda. Nie no, kozacko wygląda double wejście, podwójne wejście z pasami. God damn it! Zajebiste. Zajebiste. Oh my god. Nie no, musimy mieć pas wagi ciężkiej jeszcze tutaj, nie? A co się stało z Battle Deck Pussy? Pamiętam, że w NXT był. Teraz w Polsce jest. Został zwolniony z W i tam współpracuje chyba z Prime Time Wrestling. Chłop prawie więcej waży niż ma wzrostu. Siema, Rakun. No, ja sobie nie wyobrażam, że chłop jest jakby w moim wzroście i waży dwa razy więcej niż ja, bo ja ważę chyba z 65. No to chłop jest w moim wzroście i waży dwa razy tyle, nie? Popierdolona. Popierdolona. A chłop ma to samo wejście, dobra. Adrenaline in my soul. Jest to chuchro przy nim. No, on chyba całe życie też trenował podnoszenie ciężarów, nie? Stąd go ściągnęli do wrestlingu w ogóle. Dobra, coś mi się wydaje, że przegrywamy ten mecz. Takie mam wrażenie. Nie? Czyli nie zrobi. Znaczy, no, właśnie to jest coś takiego, że... No może wiesz, może za parę lat się do niego odezwą znowu. Ej, siemanko, chciałbyś może wrócić, ale no różnie to bywa, nie? Siema, Patryk. No oczywiście, że przegrywam, a co innego? Wyobraź sobie, że klejesz z takim typowym, zgonował. Bez kitu, 150 na plecy, nie? Joki byk! Joki byk! O kurwa. Ej, ale dobrze postać odwzorowałem, bo on jest dwa razy większy ode mnie, nie? Dobra, Otis wychodzi z ringu, wchodzi do ringu, zajebał się mułem. Łooo, Saito suplex, co jest? O kurwa. Oh my god, ała. Kopniecie prosto w żebra, chłopie podnosi. Two-headed chokeslam na bok. Ale mnie chłop rozpierdala, dobra, ja się zmieniam z Kodim, bo mnie wszystko boli. No zostaw mnie! Takedown! Panie Rakun, co to za tekst? Irish Whip? Dobra, zmieniam się z Cody'm, wyjebane mam. Cody, wchodzisz. Jak poranek? A w sumie to tylko wstałem. Zrobiłem sobie kawę. I siedzę tutaj, nie? Więc bardzo szybki poranek. Wczoraj bardzo długo w nocy oglądaliśmy The Boysów z Patrycją. Naprawdę mega serial, teraz trzeci sezon zaczęliśmy. Zajebiście się ogląda. Kurwa, static suplex na linach, ty. Bum! Ale to było przepiękne. A kiedy Cobra Kai? Witam chyba nigdy. Nie wiem, kiedy będę miał czas, panie Arem. Na razie muszę The Boysów skończyć, wiesz? Kopu kick! O kurwa! Ale znikąd tam chłop wjechał. Irish Whip na Otisa. Ja dostreamowałem i oglądałem streamy. Typowy weekend, typowy weekend. O kurde, dobra, chciałem go ten. Dobra, drugie. Dobra, za drugim razem się udało. Fuck. O! O! Co tam się wydarzyło? Ale za kurwi wschodki. Yeah! Elegancko. 102 metry.
Zrób taga z Cody Rhodesem, no ale ja jestem Cody Rhodesem, więc jakby... Chodź Cody, bo trzeba zrobić cel. Jest! Jest zmiana! Cody odchodzi, co? Cody zostawia mnie! Nie! Cody, ty chuju na ropę! Cody mnie zostawił! Muszę wygrać teraz! No chyba se jaja robisz! O Boże! Nie wygram tego meczu, to muszę wygrać? Muszę wygrać. Pokaż WWE Universe, że nie potrzebujesz Cody'ego, aby wygrać. No oni teraz ze mną Oreo zrobią. Wersja White, nie? Ja pierdolę. Chłop nie rucha, co jest? Zostaw mnie. Otis, proszę. Jezu! Otis, proszę. Wy nie chcecie tych pasów. Ja ci mówię, one nie są takie fajne, jak wyglądają. Elmo w narożniku! Uuu! Ja chyba ten. Kurwa, żebym dyskwalifikację tu zrobił teraz. No nie, no Otis, proszę cię! Jest kontra! Crossbody, let's go! Powoli odzyskuję tutaj kontrolę nad starciem. Dilo leg drop. Boom! Dobra, mamy sygnaturę, ale się trochę cykam. Oh my god! Nietrafiony dive. A ten mną rzuca non-stop. Ała, jak mi wszystko kurwa boli. Jest taka specjalna mocka jak Pulsum Attack. W sensie, że jak chłop do ciebie podchodzi, to możesz go kopnąć. A on mi to skontrował. Nawet to skontrował. Jakby zajebał kopa, to byś sobie gire połamał, oni tak pierdolą, na pewno by tak było. Ale dobrze, że wrestling nie jest realny. Jest skontrowane. Reverse DDT poza ringiem. Mamy to, powoli sytuacja jest opanowywana. Powtarzam. Jak to nie jest realne? Uuu! To jest ósemka, może bym wygrał przez countout. Fuck! Dobra, muszę się skupić na jednym chłopie i wtedy striggerować tą cutscenkę. W ogóle miałem się już sytuację, jak się odgrażałem, tak zrobiłem, kupiłem sobie switcha własnego i zacząłem przechodzić gierki, które miałem zaległe. Które zacząłem w 2018, jeszcze nie skończyłem. A jak tam Jedi Survivor? Arem. Będzie kończone w tym roku? Sling Blade. Dropkick. Senton. To Patryk ma tak z Final Fantasy jak ja z Command & Conquer. Że nie, już nie będę ogrywał, dał sobie spokój na razie, a później, kurwa, se zagrał w Command & Conquer. Bardzo znany temat. Zostaw mnie. Arm drag. Spadłem na niego w ogóle, ty. Nie zmieniaj się z Otisem. Dobra, ja się zamienię z Cody'm od razu, żeby jak najmniej dostać damage na swoją postać, tylko żeby... O kurwa. Tylko żeby właśnie Cody dostał największy wpierdziel i wtedy się wycofał. Czemu się odwróciłeś? Nigdy się nie odwracaj do przeciwnika, złota kurwa zasada. Będzie suplex? Jezus Maria, suplex! Elko ma tylko kurzyli szybciej niż Final Fantasy? No niby jo, niby jo. No właśnie on chciał mnie zostawić, żeby specjalnie pokazać, że sobie nie poradzę. Homelander pierdolony. Broń plecy, tak jest. Jej! What the fuck was that? Czemu ja nie mam high tail reelu? Co tam się wydarzyło na tej linie?
Gierka ma taką mechanikę, że jak łapiesz Pokémon tego samego rodzaju, to masz szansę na shiny Pokémona. Uparłem się dla Starius, zebrałem prawie 80 złapanych, gdzie szansa wzrasta po 30+. Nie, to tam radę. To widziałem takiego memo właśnie, że 30 minut nauki, grindowanie 8 godzin, żeby zdobyć coś w gierce. Jest mega prawdziwe, nie? Irish Whip na linę. Hip to zboży, let's go. Jest hot, tak? Dobra, bierzemy się za Chada Gable i na nim się skupiamy. Suplex Nautisa? Nie, uciekł. Myślałem, że zrobię na niego. Atomic Drop. I Verta Breaker. Oh my god, ten move wygląda tak creepy. O! To jest dosłownie moment, że osoba przyjmująca, jak nie schowa głowy, to jest kurwa dead na miejscu, nie? Pojebany move. Zobaczcie na to. A, nie mam highlight reelu. Popierdolone to jest. Uuu, ale swinging the suplex Sonic Breaker, ale mega dobre. Dobra, jeszcze jeden Verta Breaker, dawaj. Kaboom! Gdzie hot tag? Już widzę, jak hot taga chciał dawać. Dobra, chłop jest zastanowany. Co teraz? Pedigree? What the fuck? Cody ma pedigree? Dobra, crossroads. Elo! Boom! Nie widziałem takiego memka, jak duchy wychodzą ze ściany, porywają Homera. Chad Gable every week. Tak, bez kitu, no. Chłop ma przejebane, no, sobie go porywają. No są wygibasy takie. Bordolowe. Ty, ja przechodzę i od razu chłop wszystko kontruje, nie? Ja pierdolę. Dobra, szybka zmiana z Kodim. I triggerowanie cutscenki. Chyba na ofie ciężko dokończyć figierkę, która zaczęła streamie. Tak, no, rozumiem w 100%. A ją się zmienia z Otisem i tak. God damn it. Dobra, to ja wychodzę na razie. Ja na razie wychodzę, mam kontuzję łydki. Siema, czat. Suplex, Oklahoma Slam. O kurwa, Otis mnie złapał. Chłopie, zostaw mnie, proszę. O kurwa, o bo... Ja to skontrowałem, ale nie skontrowałem. Irish Whip, kontra. Otis wypierdolił się o schodki. Let's go. Lecimy, lecimy. Dwóch tu ogarnę. Chodź, Otis. Dam se radę i z tobą. Chodź. Ole dropkick. Taki dobry spot. To był taki dobry spot. W sensie... Wyglądało dosłownie jak z telewizji, że ten większy chłop wchodzi, szybkie obicie, dropkick, on wychodzi i nagle dive. To jest dosłownie spot z telewizji. I kurwa, chłop się odsunął. Nie wiem, jak się... No właśnie, no może być problem, bo on będzie o wiele szybciej wszystko kontrował, nie? Tak, gruby jest wolny na prędkość, nie? Dobra, siódemeczka. Dziewięć. Nine. Ten. No dawaj, kurwa, co ty do 10 nie umiesz liczyć? Ale mnie wkurwia ta sędzina. 10. Koniec walki. Tak się, kurwa, gra. Łatwo poszło w sobie, no.
Dobrze, że przez countout można było, nie? Zobaczymy, jak się Cody wytłumaczy. Śmieciuch. Mogę mu beach slap... A nie, tu myślałem, że to Cody tam stoi. A jaką stypulację będziemy mieli na Royal Rumble? Gdzie jest Miz? Miz is at a very important... media promotional event? Tak, będzie fight z przydupasem, bo ja właśnie są dwa rostery w tym w wrestlingu. Ja jestem mistrzem jednej dywizji, on jest drugiej. Ja będę chciał mu zabrać pas. He hightailed it as soon as Cody jumped off that apron, didn't he? Have you checked your social media? People love the drama between you and Cody. Besides, you guys can fix things up before your next match. There's not going to be a next match because I have had enough of that sanctimonious entitled SOB. Our run as a team, it is over. So you can have your tag team championship back because I am done. Miz is not going to be happy about this. I don't care. When I beat Cody Rhodes for the heavyweight title at the Royal Rumble, I'll be able to go to any brand I want, any time I want. Miz's control over my career will be finished once and for all. O kurwica, ale grubo. Dobra, Royal Rumble teraz? Tak. Tak. O kurwa, ale będzie meczor, ale będzie meczor. Undisputed Championship, o kurwa. Jest ciekawe, czy będzie jakaś stypulacja, jakby nie było dyskwalifikacji. Od razu krzesło wyciągam spod ringu, nie? Od razu krzesło wyciągam. To nawet nie będzie kwestia 10 sekund. O kurwica. Let's go. Kto wchodzi pierwszy? Pewnie ja. Tak, oczywiście. Oczywiście, że ja. Let's go! No ona gdzieś tam jest w tle. Ona gdzieś może się jeszcze tam pojawi. Ale dojebanie to wygląda. God damn it. Co jak co, ale Etrensy to jest mega mocna strona tej gierki, nie? I areny. Mega zajebiście to wygląda. Mega dobre. Dobra, lecimy. Od razu sprawdzamy, czy jest dyskwalifikacja. Stawka jest pojebanie wysoka, nie? Jaki uśmiech. Kartonowi kibice to byli na PlayStation 1 albo na Nintendo 64. Tutaj to jest 4K Edition. O, kod już wkurwiony. Dawaj, cwaniaku. Dobra, pierwsze pytanie, czy jest dyskwalifikacja? Dobra, pokonaj Kodiego przez submission albo przez ten. Jest dyskwalifikacja, ja pierdolę. W takim meczu. Dobra, to ja wychodzę. A, nie chcę tego meczu. O, ty bambrze! Co to za dajwa, że chciał zrobić? Przyznaj się. Co to za dajw chciał być robiony? Co to za dajw był? Snapemare i kopnięcie, let's go! Co to za snapemare miał być? Znaczy, suicide dive? Śmieciuchu. Hurricane Rana, let's go!
double X handle. Na razie pełna kontrola nad Cody'm. Reverse Rana! Jest, diving, dobra. Ej, no kurwa, mega kontrolę mamy nad Cody'm. Co jest do chuja? Za łatwo idzie. Coś się zesra. Coś się zesra tutaj. O, właśnie. Proszę mnie zostawić. Coś się odjebie, nie fajnego, no. O, się wjebałem to w ten. W tą osłonę. Chodź tutaj. Ale żeś się idealnie dopasował. Dawaj na stół. O, przykurwił dzbanem. Dobra, let's go. Let's go. Nie. Ty kurwo. Nie. Chciałem zrobić elbow dropa na stół komentatorski, bo jeszcze tego nie robiłem w tej gierce w ogóle. Jeszcze nie było okazji zrobić takiego dużego move'a na tym. No a to jest pay per view, no to trzeba, nie? Przerzut przez plecy. O, kolano prosto free. Let's go. Ty zostaw to krzesło, zboczeńcu. Ktoś paruje na ring? Nie no, by nie. Chciałbym wygrać te pasy. Co teraz? Będzie supleksior. Będzie supleksior. Nie. Skontrowane. O kurwa. Chłop mnie połamał. Irish Whip. Kontra. Cody Rhodes w ringu. Adrenaline in my soul. O, ale uderzenie prosto w twarz. Cody poza ringiem. Cody wchodzi do ringu. No, jakiś mind games tutaj jest robione. Elbow w naroczniku. Co teraz? Wyniesienie pod powerbomba. Dobra, mamy sygnaturkę. Mamy sygnaturkę, ale się jej boję używać. Bo jak on mi to skontruje, to jestem w dupie. Kolejne kolano. Kolejne kolano od Cody'ego Rhodesa prosto w żebra. Dobra, jest skontrowane. Swing kick, neckbreaker. Nie! Kontra od Cody'ego. Dropkick, kurwa. I już się zesrało. Już się zesrało wszystko. Już się wszystko poszło jebać. Chłop ma finishera. Bajo jajo, zaraz będzie Cody Rhodes. Crossroads, Cody Rhodes. Cody Rhodes na trzeciej linie. Taki był mój plan, żeby go stąd wyrzucić. Diving Splash, kompletnie nietrafiony. Suplex poza ringiem. Oh my god. Oh my god. Jestem w dupie. Zrobiłem crossbody i umarłem, nie? Wstawaj. Wstawaj, chłopie. O, się wpierdolił. Dobra, poczekam na niego aż wstanie i zrobię dive'a. No nie, no, czy ja kiedyś tym trafię? Chryste panie, to jest tak bezużyteczny move. Zobacz. Pintą go smyrnąłem tutaj, nie? Ja nie wiem, czy musi stać. Nie wiem, gdzie on musi stać. Rzadko kiedy tu trafiam. I double footstop. Aha. Rozjebało mnie to. Co teraz? Gut wrench suplex. Tak jest. Gut wrench suplex idealnie trafiony. Trzecia lina. Cody Rhodes się podnosi.
What the fuck? Wypierdalaj stąd z pokoju już. Dobra, to jest moja szansa. To jest moja szansa. Cutter! Tak, jedziemy z Homelanderem. Rozkład jazdy. Jazda z kurwami. Jakoś baba się tam śmieje. No nie! Jest kontra. Ole, dostał. Luja ogłuszacza. No co ty robisz? Nie! Prawie nasz sędzina wyliczyła. TKO! TKO! Skontrował TKO! Jajca se robisz! Drugi raz by finisher raz skontrował. Co za śmieciuch! To się nie dzieje naprawdę. Co ty się cieszysz, chłopie? Co ty się cieszysz? Fuck! Nie zdążyłem skontrować. Pedigree. Fuck! Siema Maciek, 3 km. Witam. Witam, what's poppin? Jest! Skontrowałem finishera! Jebany mecz. Zajebiste. Lamus rozjebany. Let's go. Undisputed champion. Lecimy. Spoko, wstałem z godziny temu po UFC oglądane nad ranem. Klasyczne oglądanie w nocy, no. Ten pas materię mogę Alosik założyć, nie? He's done it! Rafael Kidd defeat Cody Rhodes to become the undisputed WWE Universal World Heavyweight Champion. Taka długa nazwa. Dobra, panie i panowie, prawdopodobnie została nam ostatnia stacja już w tej gierce, czyli WrestleMania. WrestleMania. Więc, no, że tak powiem, no, ostatnia prosta raczej. Raczej tutaj już ostatnia prosta. Dobra, zagadajmy z Williamem Regalem. Co tam kopie? Feels good to finally quiet the critics. Indeed. And good to have you back here on Raw 2. Although last time you visited, it ended with me sporting a black eye. Ah, it was a heated moment and you got caught in the crossfire. Sorry about that. We good? I've been in this business for 40 years. If I cut ties with everyone who's punched me in the face, I'd have no friends. I'm glad we can move past that and focus on what's next. Don't you mean who's next? Since you're holding all the gold, you'll be facing the winner of last night's Royal Rumble match, Montez Ford. I've been wanting to mix it up with him for years. WrestleMania is going to be huge when I tear the house down with Ford and tie Roman's record. Well, we're going to give the WWE Universe a preview of WrestleMania
when you and Montez have a little chat in the ring tonight. Mamy walkę z Montezem Fordem na WrestleMania. A ja właśnie, ja za każdym razem jak widzę Monteza Forda, to mega widzę w nim taki potencjał na singlową gwiazdę, nie? Bo jest chłop mega dojebany. W ogóle koszulę mam rozpiętą tam i pępek mi wystaje prawie. Tragedia. Masakra. Czekajcie, zaraz wrócę, idę się szybko wydoić i lecimy dalej. Bo dzisiaj kończymy to cudo. Jestem. Za bardzo go bili na tym ligu. Teraz musi przykleić plastra. Zdecydowanie, albo chociaż tą koszulę spiąć też na plaster by się przydało. Lecimy. God is good, and so we're winning the Royal Rumble. Tonight you're going to hear my plans for WrestleMania. Lecimy. Siema panie Lukas, siema siema co tam. Ale się gorąco już powoli zaczyna robić, ja pierdolę. Masakra. Tapujemy. O kurde. Nowy mistrz. Na Monday Night. Jak ja jestem niski z tymi pasami. Alarm! Alarm! Co jest? For life. The undisputed WWE Universal World Heavyweight Champion. That's quite a mouthful, champ. Well, hello there, Raw! It's pretty damn cool to be back where I started, but on a whole different level. Speaking of reaching a whole new level, I'm not the only guy who had a good night at the Royal Rumble. See, there's a man who's got a WrestleMania main event to cash in. A superstar who's ready to make the leap. Honestly, he reminds me a bit of myself from a few years back. So let me introduce you to this year's winner of the Royal Rumble match, Montez Ford! Jest i on, ale stał jak prawie w pozie T tam na początku. Jest i Montez Ford, pretendent do naszych pasów mistrzowskich w sumie. Co się stało? Roman! Mówiłem, że wróci, kurwa jebany. Undisputed, huh? Look at you. Peacocking around like you mean something. That title you took from Cody at the Rumble? They made it up because nobody could beat me. I am so tired of hearing people compare you to me. Are you so deluded that you really think I would let a pretender like you tie my record with the Universal title? Nah. Mm-mm. Come on. You shouldn't even be there. Montez Ford! You're a young man with a bright future. I'm sorry to say this, but you're not the guy I can count on to beat this clown at Mania. So there's been a change of plans. See? What I did is I took a big briefcase full of my Hollywood money,
flew in my private jet out to the woods of Minnesota, and I hired myself a hunter who knows a little something about ending streaks at Mania. Hope it was fun while it lasted. Champ. So? So? Brock Lesnar, so? O kurwa, co jest? O, ale go wyjebał. Złapię mu rękę, złapię mu rękę. Solo Sikoa. Co? O kurwa. Co tu się wydarzyło? German suplex! Brock Lesnar wraca! Co jest do chuja? Co to jest za story? Ja pierdolę. Ale dobre gówno. Czyli Montez Ford raczej nie zawalczy na WrestleManii z połamaną ręką. Witam panie Polarnik, siemanko, siemanko. Miałem nadzieję na chłodniejszy dzień. No właśnie, chyba dopiero jutro się zapowiada chłodniejszy dzień, a dzisiaj znowu będzie tragedia. Tak, środowisko wrestlingowe jest mega dramogenne, niesportowe zachowanie i tak dalej, i tak dalej. Non-stop dymesy, nie? WrestleMania Royal Rumble opasy? Mega dobre, mega dobre. Tak, ale właśnie Regal o tym wspomniał, nie? Że właśnie, że jak coś, to nie ma żadnej złej krwi. Chociaż pamięta tego puncha, nie? Siema, naczelny ekspert, witam, witam. Czyli cała WrestleMania chyba jest teraz już ustawiona. Wchodzą tu leżących, napiertalają i podnoszą leżących i rzucają ich dalej. This great. Roman's brilliant plan put Regal in the hospital. So, o kurwa. Who's the best GM in WWE? It's me. You are the picture of class, Miz. I have exactly zero patience for you or any of this. I want the bloodline, and I want them now. I am generally not in the give the dark horse what he wants business. But in this case, I cannot wait to see Brock and the Bloodline break you and your big dreams of beating Roman's record at Mania. You're gonna be disappointed. You don't even sound sure yourself, but whatever. You want to get the hell kicked out of you on the way to Mania? Tak, te pro, ja te proma przewijam, bo naprawdę... czekajcie, u mnie gorzej niż wczoraj, może słońca nie ma. Właśnie wczoraj było tak tutaj, nie? Że właśnie duchota bez słońca, nie? Tragedia. Te proma są cringe'owe. No właśnie w tych starych gierkach wrestlingowych one jakieś były takie, jakieś takie, nie wiem, lepsze, bardziej zorganizowane. Proma w starych gierkach, ja już to wspominałem tysiąc razy, ale wspomnę jeszcze raz, że w starych gierkach wrestlingowych proma trwały po 40-30 sekund i wiedziałeś wszystko. A tutaj promo trwa... 2 minuty i masz gadanie, gadanie, gadanie i gadanie bez emocji, bo te postacie jakby w starych gierkach wrestlingowych tam, wiecie, były jakieś animacje, oni po prostu stoją i... I'm the best, I'm gonna beat Brock Lesnar at WrestleMania. Tragedia. I hear you're going after the bloodline after what they did to you. I am. They're gonna get what's coming to them. Nobody knows the bloodline better than I do. I know your story, Sammy. You don't. You only know what you saw on TV. Let me help you take them down. Sammy, I appreciate that. I do. But this is something I have to do. Uspokoiłeś się, bydlaku? Bydlaku? Look, I tried to take out the bloodline alone and it didn't work. You need backup. I owe my career to Regal.
I wouldn't be where I am today if it wasn't for him having faith in me. Nobody else did. Uważajcie, bo może znowu wystrzeli zaraz. Bloodline tore him apart. I hear you, but I'm telling you, you're making a mistake trying to do this alone. We haven't even. No jeszcze teraz Bloodline ma Brocka Lesnara, popierdolone, nie? I'm done talking. Well, I tried. Good luck, champ. You're gonna need it. Brock Lesnar pewnie ma takie statystyki w tej gierce, że pokonanie go to będzie jakaś tragedia, nie? It's time for the Bloodline to start looking over the shoulders for change. Kurwa, te social media w tej gierce to jest tragedia. Oh, oh, oh. Jest Solo Sikoa. Idzie sobie na backstage'u. O! Dobra, lecimy. Szybki wjazd w plecy. Jaka kontra! Jak gardę przytrzymałem, ty. Saito suplex, let's go. Take the fight to Solo Sikoa, ok. I dropkick. Dawaj mi krzesło. Panie i panowie, dawno nie używaliśmy krzesła. Jest kontra. Nauczyłem się kontrować. Spadam za Solo Sikoę i podcięcie. Aż się stół złożył. Ja pierdoleka, ta gra jest tragiczna z tym silnikiem. Z krzesła nic nie wyszło, teraz wyjdzie. Łap! Kurwa, jakie to jest dobre. Chodź, panie Solo Sikoa, sprawa jest. Gdzie ty żeś tam wskoczył? Jak ty żeś się tam wpierdolił? Oś chłop wyjebał ten. Łap! Fight Sikoa over the red car? A gdzie jest red car? Dobra, biegnę. Tutaj? Co dziś idzie? Tak, no. I Triple H. Nie możesz kopać wszystkich. What's your name? Stan. I just kick Stan. Pamiętam. No, mega dobre. A, cutscenka. O! Bracia Uso atakują. Czy pomoże nam Sami Zayn, któremu odmówiliśmy? Czy co się stanie? Someone spike! O! Chłopy mnie podnoszą jak małe dziecko. O kurwa. Prawie jak w Def Jamie Fighting for New York. Co, rozjadą mnie samochodem? O kurwa, powerbomb na samochód. Oh my god. O! Czy warto było szaleć tak przez całe życie? On mnie rozjebali. Chyba się tu zdrzemnę. chyba drzemusia z panko tu wleci. Bracia Uso są obecnie healami? Oni są chyba podzieleni, że jeden jest, a drugi nie. Leżę jak po obiedzie bez kitu, nie? Stary wstający o 5. Wstawaj, ile można spać? Stary po 12. Mega dobre. A Sami Zayn pewnie powie, co mówiłem? That didn't turn out so well. Tak jest. Yeah, maybe you were right. There is no taking the bloodline out one at a time. There's only taking them all out in a single blow with even numbers. The Usos have a match tonight. I should strike afterwards when they least expect it. Or should I say we? Zaatakujemy ich podczas walki? But knowing how they operate, we're gonna need one more guy. You got someone. Potrzebujemy jeszcze kogoś? Możemy Dominika Mysterio? Dominik Mysterio! Ja kocham Dominika Mysterio. Pomyślałem trochę o Rollinsie, że on by mega pasował do Starlineu i Kevin Owens pasowałby też do samego Zayna, ale chuj. Dominik Mysterio. Let's do this. Dominik Mysterio, my homie z więzienia, nie? Lecimy. Mam nadzieję, że Dominik Mysterio nic nie odjebie. Royal family.
Prison Life, tak jest, połączyły nas kraty, nie? Kolejne duże zwycięstwo dla braci Uso. Sami Zayn i Rafael Kidd atakują Usosów. Pewnie zaraz wejdzie Solo Sikoa i zaatakuje go Dominik Mysterio. Tak będzie, tak będzie. Czy nie? A, kontrolę przejmujemy, dobra. Przed chwilą był taki dźwięk z Bettina podobny, taki łe, wojownika, bez kitu. Co ty odpierdalasz, chłopie? Czemu on zrobił puncha do Rocka, ty? Dobrze, że jest Sami Zayn, bo ja już nie ogarniam. Rainmaker! A zaatakowaliśmy chłopów po walce, jeszcze na pizzę dostajemy, nie? Tego jeszcze nie grali. Ta, no bez kitu, zaatakowałem chłopa i nie ogarniam. Boom! Irish Whip Jimmy Uso. Tylko ja mam ogromny problem z braćmi Uso, bo ja nie odróżniam, który jest który, bo oni wyglądają tak samo. Nie wiem, czy to jest Jimmy Uso? Ja mam ogromny problem, ja nie ogarniam, który jest który, serio. I to już jest tyle lat. Wheelbarrow Facebuster. A to jest chyba Jimmy. Dobra, jo, to był Jimmy, no dobrze. Strike Jimmy in lower right corner. O Jezu. Jeden ma it na koszulce. A, to jest... Dobra, okej, okay, okej. Okay. Jest punch. Punch w narożniku. Ole go tam glanuje. Ja pierdolę. Solo Sikoa. Solo Sikoa. Atakuje swoich kuzynów z Bloodline. Gdzie jest Dominik Mysterio? Gdzie on jest? Wróć, synu, wróć z daleka. Dominik Mysterio! Dominik Mysterio prosto od balasów z Growth przyjechał. Let's go! Mamy to! The Bloodline pokonane. Ale ekipa, ale żeście ekipę zmontowali. Totalnych kurwa pojebów. Let's go! Tak, to już była ustaweczka, tak jest. Świetnie było wziąć Dominika Mysterio do swojej drużyny. Zajebiste, mega dobre. Let's go. Sami Zayn i pozostały członek Dark Horse będą żałować tego do końca swoich żyć. Kurwa, nie no, ale walka ten. Wcale nie ma podtekstu, ale ten. Dominik Mysterio jest z tym. Meksykaninem. He's a Spanish guy. You must be feeling pretty good about yourself after outsmarting the Bloodline. Well, you get to keep riding that high because I have some good news for you. That would be a first. Miz has made a match. You and your two self-destructive brothers-in-arms are going to take on the Bloodline in a no-disqualification six-man tornado tag. Sześcioosobowy mecz bez dyskwalifikacji. O ja pierdolę. Co to będzie? Sześcioosobowy mecz. Ale zaraz będą krzesła wyciągane spod ringu. Czyli schodki wlatują. Tak jest. Sześć osób będzie się napierdalało. Moja drużyna kontra ich drużyna i bez dyskwalifikacji. Ale zajebisty entrance. No na pewno przegram, na pewno przegram. A oni oddzielnie wchodzą czy jak? A nie, ale dojebane wejście mają. Mega dojebane. 700.
Tak, cała rodzinka świrów kontra moja ekipa. Chodzimy razem wszyscy, czy po kolei? Pewnie po kolei. Czy zrobią wejście wspólne? Mamy wejście wspólne! Panie i panowie! Co to będzie? Aż gra się musi zastanowić. Jest! Jest ekipa! Totalnych kurwa pojebów. Let's go! Kurwa, mega dobre. Mega dobre. Ej, zajebiście to wygląda. Let's go! Jaka muzyka gangsterska, ty. Chyba Dominik wybierał. Nie no, zajebiste, zajebiste. Tak, ty skurwo z tą chustą. Rozkład jazdy. Chować portfele, bo będą kradzione zaraz. 3 na 3. Let's go! Defeat the bloodline. Kurwa, będzie ciężko, coś czuję. Biały pas. Czy będzie Stunner na pronie? Tu się tyle dzieje, że ja raczej nie dam rady tego komentować. Stunner! Już pin, już Dominik Mysterio zaraz przegra, nie? Dawać mi to krzesło z łamasy. Chłop chciał zrobić tego puncha The Rocka, a dostał krzesłem, zajebiste. Wstawaj, ciulu. Zajebiste. Wstawaj, panie. Wstawaj, kurwa. A komuś krzesło wrzuciłem do ringu przez przypadek. Arem, to dla ciebie. O kurwa. Cutter. Znowu, z dedykacją dla Arema, panie i panowie. Ja pierdolę, jakie to jest dobre. Neckbreaker. Co ty tu robisz, Dominik? Bonk. Sami Zayn robi back suplexa na apron. Oh my god. Dominik, przydałbyś się kurwa w ringu, wiesz, byczku? Jak uratowałem Dominika, widzieliście to? Chłop chciał wynieść Dominika, a go uratowałem w locie. Idę na solo Sikoe. Solo! Ale dojebany elbow drop. Kurwa, jak nie wygramy tego meczu, to się zesram. Jest crossbody. Jest leg drop, ale to się chłopy nakurwiają poza tym ringiem. Niech tam zostaną najlepiej. Irish whip do narożnika. O, się wjebałem w schodki. Jak tańczył na podłodze, do. Tam był takie przejście wrestlingowe właśnie. Boink. Boink. Kurwa, weź tego solo Sikoe mi stąd, bo ja chciałem mecz skończyć. Cutter! Jezus, bardzo się przestraszyłem. Dziękuję bardzo, Matbranko, za subika z Prima. Thank you bardzo, witam bardzo serdecznie, co tam? Żebym się nie spodziewał. Diving Splash! Cutter!
Dobra, spróbujemy zrobić finishera, może uda się skończyć ten mecz. TKO? Tak! Nie, skontrował! Po chuj są finishery w tej grze. No to ci... finishery, jak ci nie skontrują, to i tak później skikautują po nim. No, no jestem rozjebany po prostu, no. Za każdym razem to samo. Roll up. Koniec. Aj, kurwa, dupsko. Ole mi zajebał. Co? Co to było? Sami, pomóż mi, chłop mnie dusi. Co to było? Co tu się odkurwia w tym meczu? Co jest? Jaki intense meczor, ja nie wiem co się tutaj dzieje, ja nie wiem kogo mam pilnować, nie? Ja i solo Sikoła, który ma finishera. Super partia. Kiedyś tak może pociąć kończyć, tylko trzecia walka. Tak, właśnie teraz to jest mega zamieszane, nie? No, dlatego ja tak teraz nie oglądam zbytnio wrestlingu, bo te walki to tak przestały mi się podobać bardzo. Siema, Blood Red Boy. O Jezu, przepraszam. Tak, rozkład jazdy, jazda z kurwami, tak jest. Elbow w narożniku. Kontra. Someone spike. Kontra. Dobra, chłopie, zestanowany. Zostaw go sami. Solo Sikoa dostał big boota i double axe handle jeszcze z tyłu. Co jest? Co za bitny chłop. Panie i panowie. Diving double. Footstomp. Koniec! Pierwszy raz zrobiłem finish raz z trzeciej liny i chłop skikautował. No co jest do ciężkiej dupy mojej starej? Dobra, roll up, koniec. Koniec. O nie! Super kick! Jaki tu jest rozpierdol? O, 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 kurwa! Napierdalam z ringu. Prawie to przegrałem. Kurwa jebana! Nie pilnujcie Dominika, zostawcie Tytanika. Nie pilnujcie go. Nie! Nie! Jakim cudem Dominik skikotował na jedynce? Co jest? Solo Sikoa! TKO! Ale tu będzie ciężko pin zrobić.
Nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednich odsłonach cheezowałem gierkę, że robiłem Snapemera i robiłem pin i często wygrywałem tym walki. Zobaczmy, czy tutaj to poprawili. Kurwa, jak blisko, ty! A ty krzesła napierdala, tak jest. Raczej bajki dla dorosłych. Jeszcze mi powiedz, że wrestling jest udawany. Bo ci nie uwierzę. Dropkick. O kurwa, ale to było... Ten dropkick tak wygiął chłopa. Czy będzie suplex? Będzie. Solo, zostaw mnie. Dobra, jest. Bajki leci te prodosy, to też swoją drogą. Co robi Sami Zayn na stole komentatorskim? Sami Zayn! Wymiana punchy na stole komentatorskim, what the fuck? Czemu wszyscy poza ringiem? Bo to jest 6-osobowy tag team, Tornado. Tornado tak, bez dyskwalifikacji, dlatego każdy może robić co chce. Ta komenta też mówi takie, co tu się odkurwia? Koniec. Tak! O Jezus Maria. Co za pojebany mecz. Co za pojebany mecz. The Bloodline pokonane. Spinowany w centrum ringu. Let's freaking go. Rozjebanie grzeba na liściu. Co?! Brock Lesnar! Co jest?! What the fuck?! F5! Na krzesło! Co tu się wydarzyło? Ale pojebany meczor. Bajki dla dorosłych to powtarzanie, jeśli będę ciężko pracował, odkładał pieniądze, tak. Oj, panie Arem, jak ja cię czuję. Jak ja wiem, o co chodzi. Bardziej mi się ta gra podoba. Tym jak się jarasz, najważniejsze mieć zajawkę. No dokładnie, dokładnie. Czy już jest WrestleMania? The walking wounded have arrived. I'm honestly surprised you made it after what Brock did to you and your friends last week. Three plus. Umarł, nie żyje. I'd think you would have learned about doubting me by now. Tonight, those doubts finally come true. I tried to warn you years ago that this would end in tears, that you would come this close. In getting out of Roman's shadow and failed at the finish line is going to eat you up for the rest of your life. You know the definition of insanity, right? Repeating the same action again and again, expecting different results. So what? So that's you underestimating me and having it blow up in your face every time. Not this time. Not against Brock Lesnar. Alarm! Alarm! I'm gonna paint you a picture. I keep my titles tonight, tying Roman's Universal record. Then tomorrow, I watch night two of Mania with my feet up in a skybox as the clock strikes midnight and I beat Roman's record. Grubiutko, grubiutko. Siema, panie Vincent. Witam, witam. No! Yes, Miz.
Yes. And then, on SmackDown, you are going to have the honor of introducing me as the longest reigning Universal Champion in WWE history. Megalomania. I guarantee you, that will not happen. Nie zdziwię się, jak Roman zainterweniuje w ten mecz. Coś ma takie przeczucie, go to WrestleMania. Zanim przejdziemy na WrestleMania, zrobimy sobie specjalny strój na WrestleMania. Jak wiecie, bardzo często wrestlerzy zmieniają stroje na największą galę roku, albo na duże galę. Co z tego FPS-a na PS3? Tutaj w ogóle wcale nie widać, że to Power Rangers, nie? Wcale nie widać, że to jest Power Rangers, jest wyjebane. Albo staj się w ta PS3. Albo jo, może pojebałem, no. A jo, to jest Heulukiego. O kurwa. Zapada to Rock Soul Blade. A tak, rzeczywiście, no. Tutaj macie sama Fischera. Jak coś. Sprinter Cell. Tutaj macie ten, z Emergency. Jesteśmy w drodze. Zajebista. Tutaj macie ten. Postać z Crasha Warped z Egiptu. A czasami Voldos nie miał oczu zasłoniętych w ten sposób? O, jest i ten. Dawa ślepego Micha. Ej, zajebiście to wygląda. Tylko Elrond miał chyba białą koronę, nie? Ej, zajebiście to wygląda bez kapy. Jak Sina? Może trochę? Dobra, kurteczki. A właśnie taką długą bym chciał. Wyglądam jak jakiś chłop BDSM, nie? Kolor niebieski, ale właśnie ja mam tutaj kolor... I on tam decyduje. To jest bardzo dużo polityki w wrestlingu. Jest więcej niż się wydaje. No, im bardziej wchodzisz w szczegóły, tym bardziej właśnie, no. Tak, no to jest widowisko przede wszystkim, dokładnie. Dokładnie. I to właśnie albo ci wpada w oko, albo nie, nie? Przydałby się wejście takie królewskie, że tak powiem. Knight Rider? Co to jest Knight Rider? Wjedzie tym samochodem? Davida Hasselhoffa? O Jezus, ale się ciepło zrobiło. Walka z tym. Walka z Brockiem Lesnarem, nie? Popierdolone. A można przewijać, dobra. Okej. Okay. Możesz udać ser na głowę? No wiesz, że chyba jest? Wiesz, że chyba jest? Undisputed Puzzle Champion, co to jest? Tak, dokładnie. O Jezus, właśnie powiem ci, drodzuch, ja kocham SmackDown 2. Ale to wieczne wczytywanie, to jest jakaś tragedia, nie?
A, to jest Undisputed Era, okej. King Corbin, no tak. Dobra. Kurwa, szkoda, że wcześniej z tym serem nie wpadłem. Bo rzeczywiście można było ser na głowę założyć i... Dobra, zobaczę tylko, czy jest ten ser. W takim razie. Szii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 
możliwości. Nawet za dużo momentami, ci powiem. Muszę się ciężko zdecydować. Dobra, czy jest ser? O Jezus, ta maska creepy. O, jest nawet ten, Assassin's Creed Shadows. Munkę. Chyba nie ma niestety. Nie widzę nigdzie sera. Więc niestety. A powinien być. No niestety nie ma. Musi zostać Elrond z Władcy Pierścieni. Właśnie powiem ci, Pira, że bo tutaj jest coś takiego jak pobieranie gotowych postaci z internetu, bo tam niektórzy tworzą. I niektórzy tworzą takie cuda w tej gierce, że to się w pale nie mieści, nie? Dobra. Go to WrestleMania. Moje operacje są na krzyż z tobą, co? Aha, w Wielkiej Brytanii mówimy surgeons. Aha, okej. Okay. Mówię, jakie operacje na krzyż? Mogę muzykę NWO sobie wziąć, kurwa. For life. Panie i panowie, WrestleMania. Obawiam się, że walka z Brockiem to będzie ciężkie. To będzie ciężka przeprawa. O baben. W ogóle, że Brocka nie wycofali z tej gierki, nie? Po jego zawiłościach w rzeczywistości. Zostawię wam wejście Brocka i idę się Dobra, jestem. Matko, zobaczysz, jak ja będę przy nich wyglądał, jak małe dziecko. Dobra, zostawimy sobie całe wejście. Bo to ostatnie wejście moje. W tym życiu, bo chłop mnie zabije. Oh shit. Oh shit, ale to mega dobrze wygląda. Bo bitwę ewentualnie Shawn Michaels. Dwa dobre team songi. Ale będzie wpierdololo. Let's go! Jakaś wała tam brzy mordę. Jest ciekaw, czy będzie dyskwalifikacja, czy nie. Mam nadzieję, że nie.
bo samymi movesami ja za dużo nie zrobię. Tutaj będzie potrzebne krzesło, albo stoły, albo dużo stołów, dużo wszystkiego na Brocka będzie potrzebne. Ej, dojebanie to wygląda, naprawdę. Lecimy. Fani już czatują Suplex City, ja pierdolę. Wesele organizujesz? Nie, mój pogrzeb, bo chłopie zaraz zajebie, Baero, siema. Stypę robię. Fuck. Introducing the challenger from Minneapolis, Minnesota. Ale stadion ogromny, nie? Stadion ogromny, wypełniony ludźmi. Brock Lesnar wypełniony adrenaliną. I ja wypełniony gównem, bo zaraz przegram ze strachu. Stadion większy niż ego, tak jest. Dobra, lecimy. Wszędzie reklamowany stickers. Panie i panowie, co tu się wydarzy? Lecimy. Jakieś cele, czy po prostu przeżyj? No, spierdalam stąd. Hit Brock with two combos. I snap suplex. Dobra, jakiś jeszcze jeden kombos. XXA, dobra. Finish him! To jest taki Motaro w świecie wrestlingu. Albo Shao Kahn. Snapmare. Dobrze! Co teraz? Zaatakuj Brocka na ziemi, ok? Nie lubię tych celów. Ja wam powiem, że ten tryb 40 lat WrestleMania, który będziemy grać, on jest wypełniony właśnie takimi rzeczami, że o, tutaj, zrób to w narożniku, pierdnij, coś tam, nie? To jest kanon, to znaczy jest dyskwalifikacja? Ja pierdolę, jest dyskwalifikacja. To już final boss, tak jest, no. Kolejna gierka kończona. O kurwa, senton na ziemię. Chłopie, weź mnie do ringu, bo nas wyrzuci zaraz. Typilu. To już final boss, jeszcze nam inne dwa tryby zostały do ogrania. Ale jest sobie ogram za jakiś czas, sobie zrobimy chwilkę przerwy od wrestlingu. Tak, gry idą jak burza, właśnie tak patrzyłem to na przyszły tydzień. Mamy tylko Simsy poza Tomem. I tego Residenta, nie? I nic więcej. Więc będzie trzeba coś dobrać. Harikadrana. Tauntuj Brocka. Kurwa, zostaw mnie. Ole, chłop zajebał kolanem wtedy w apron. Simsy pozadają na PS2 z czyśca, no. Dobra, i co teraz? Defeat the beast by pinfall or submission. No chyba se jajca robisz, chłopie. Mam pokonać tą ogromną bestię? Gościu, czy ty jesteś jebnięty? Dropkick. O, przykurwił dzbanem. Znaczy, powiem ci, że właśnie Baero trochę mnie kusi, w sensie, wiesz, najpierw ograć sobie wersję tą gameboyową od ciebie i później dosłownie po odpalić wersję na PlayStation 2 i spróbować tam ją pokombinować. Właśnie tak też nad tym myślałem trochę. German suplex na Brocku, co jest? Panie i panowie, rozjeżdżam Brocka Lesnara, nie? Niesamowite to jest. Co teraz? Oh my god! Dobra, zrobimy coś, czego jeszcze nie robiliśmy w tej gierce. Albo dropa na stół. Dawaj, kładź się, chłopie. Ale kładź się, ty ma małego, ty.
Dobra, wezmę się na ten. Panie Lesnar, ja stoję na stole. I zaraz ci przypierdolę, chodź tutaj. Ule, crossbody ze stołu. Oh my god. Chłopa kontroluje jak małe dziecko, ty. On mi nic nie zrobił w tym meczu jeszcze. Chciałbym zrobić mu właśnie coś na stół. Czyżby Stunner? Nie, z kontra w Oklahoma Slam. Ja pierdolę. Jaki to jest klasyk w tej gierce. German suplex. O Madonna. German suplex. Oh my god, suplex city. O Chryste, panie. Chłop mi jednym movesem zabrał x życia, co ja mu tutaj zbijam x czasu, nie? Jaka to jest bestia z Wadowic, no. Czy z Wadowic, to nie wiem. Tak, bez kitu, dokładnie, nie? Holy! Jak żeśmy się w locie spiknęli. O chłopie, ale żeś mi zaimponował teraz. Pakuj się do miski. No, kurwo, ty! Kładź się! Mogłeś go wyliczyć? Znaczy to jest chyba przez pinfall or submission. No, nie, nie przez countout. Countout się nie będzie tutaj liczył. Jest! Panie i panowie! Brock Lesnar na stole komentatorskim. Ja jestem debilem. Kurwo! Diving moonsault! Nietrafiony. Przeszedłeś przez niego, no on się tak wycofał w ostatniej sekundzie. Ja wylądowałem, on zrobił takie... Chłop, ja ci nie odpuszczę tego movesa. Kładź się tu. O kurwa. Chodź tutaj. Dawaj tę nogę. Chodź, dawaj tę nogę. Dawaj tą girę. Dawaj tą girę. A jak mi kurwa tizuje. Dawaj girę, chodź tutaj, kurwa, co ty myślisz, że co ty tu robisz? Trzeba dać ludziom widowisko, chłopie. Ale na dupę skoczyłem. Tak, jak w WWF na PSX-a, tak jest. O, ja pierdolę uderzenie w apron. Ała. Tak, da się, no. Wtedy dyskwalifikacja może być. O, ja pierdolę. No, ja pierdolę, no położenie... Ja nie wiem, te stoły kiedyś w gierkach wrestlingowych to było easy peasy. To była kwestia 10 sekund, żeby kogoś ustawić na stole. A tutaj to się pierdolisz, no. Kładź się, chłopie. Irish Whip kontra. Nie, no ta gierka to jest jakaś rozjebana, nie? W tej gierce to ze wszystkim jest kurwa problem. Dobra. Właśnie chcę zrobić jakiegoś mega fajnego spota i kurwa nie idzie. Kładź się! Czemu on robi Snipemera? No zesram się w gacie zaraz. Nie wierzę w to. Ja mam pytań.
What the fuck? Double underhook suplex. Ooh. Brock Lesnar ma dwa finishery, just saying. W tym momencie przegrałem walkę. Nie! What the fuck? Co jest? Wypierdalaj stąd. On wszystko kontruje. No debil, no. Jak Bane Batmana, dokładnie. Chodź tu, jełopie. Chodź tu. O Jezus Maria. F5 poza ringiem. Bajo jajo. Była kontra. Ja pierdolę, chłop mnie morduje, nie? Irish Whip. Dobra. Dobra, powoli tutaj odzyskuję kontrolę. Elbow drop! Powoli, jest! Jest uzyskana kontrola. Dobra, jeszcze bo nie. Dobra, jeszcze jeden. Nie, dobra, nie. Kurwa, nie wiem, co mam zrobić teraz. Bo chłop ma dwa finishery. Znaczy ma finishera i sygnaturę zaraz. Więc jest turbo niebezpiecznie. Ten mecz może się w każdej chwili zakończyć. Czajcie, że to jest niemożliwe, żeby go położyć na ten stół? No to jest niemożliwością. Aha, chłop się wycofa do ringu. Dobrze. Suplex. Kurwa, chłop na finishera czeka. A nie. Co ty robisz? Nie. German suplex. Nie. Suplex City. Stary pijany wstał. Chłop ma trzy finishery, nie? Irish Whip na linę. O kurwa, uderzenie prosto w brzuch. Irish Whip. DDT! TKO! Tak! Koniec! Pierdalam stąd. On jest pojebany. On jest popierdolony. Jebany Motaro z Mortal Kombat.
Oh, Snake Eyes na apron, ja pierdolę. Tylko go wkurwiłem tym finisherem, no bez kitu. To jest jak ten mem Drozduch, że kiedy ubrałeś się jak jakiś buntownik, a możesz tylko jamnika wkurwić. To jest to samo. O kurwa, chyba mu coś jebło. Ale mi se krzesełka użył, nie? Wstawaj. German suplex! What the fuck? German suplex city! Suplex City, Suplex City, bitch! Kontra. I chuj. Jest kontra. Cutter! I detge. Chłopy umarli we dwóch. Tak jest. Show iść z cycami. Wcale zaraz nie zginiemy. Kurwa, kontra. Irish Whip. Brock Lesnar w ringu. Skontrował mi finishera. Skontrował mi finishera. Koniec. Koniec! Tam było okienko! No chyba na mnie srasz! Ja pierdolę! Ale ciężko będzie skurwysyna pokonać. Ja nie mogę. A to będzie ciężki skurwol. Jeszcze mecz bez dyskwalifikacji. Jaki debil to tak zaprojektował? Cutter. Siema Jackbull, bo widzę, że online jesteś. O, ale dostałem kolano. Ty, ja już jestem Dedga, nie? Chłop mnie kopnął dwa razy. Jaka wymiana, ty, kontr. Irish Whip na linę. Elbow. Czyżby będzie DDT? Stunner! Dobra, może mnie złapie, może chociaż Brock Lesnar. Nie! Nie złapie! Jezus Maria! Powerbomb! Ja pierdolę. Co to jest za suplex? Chłop mnie złapał jak małe dziecko, ty. Kurwa, przestałem umieć kontrować, nie? W ogóle on właśnie jakiś taki, nie wiem, jakiś taki szybszy jest i jest mega ciężko kontrować te jego movesy, nie? O, dobra, udał się. Złamał mi nogę, bydlak. Harikadrana! Senton! Nietrafiony! O kurwa mać! Wkurwiasz mnie! Cieciu malinowy! Snapemare! Kopnięcie! Aha, też wstał od razu. Dobra, nara. Och, kurwa! To będzie według zasady, że boss za pierwszym razem prawie rozjebany na cirku. Tak, dokładnie, to będzie to będzie ten motyw, nie? Kiedy retalercik? Myślę nad piątkiem, szczerze mówiąc. Ale zobaczymy, zobaczymy. Zastanowię się, jeszcze może wam jakąś ankietę wstawię, co byście chcieli zobaczyć.
O, jak mi wszystko boli teraz. Co za tuman. Chłop się usiadł na rośniku, pamiętajcie, nigdy nie lekceważcie swojego przeciwnika, bo nigdy nie wiadomo, kiedy wasz może zrzucić z trzeciej liny. Right there. Dobra, jeszcze jednego kombosa trzeba zrobić. XXB, dobra. Mówię, że w tej grze są kombosy, to mega dziwne. I got Buster. I senton. I senton. Ole mnie wyjebał. Ten dropkick jest po prostu tak legendarny, nie? Przesuń się. O wow, a zajebałem kolanem w apron. Come on, panie Lesnar, come on. Zapraszam. Reverse rana. Chryste, panie. Chodź się ponapierdalamy tutaj. O, ale mnie zabił. Sherman. Irish Whip. Brock Lesnar w ringu. Ja na razie nie wchodzę, bo się cykam. Albo wejdę na chwilę tylko. Ale go wygięło. W pizdu i wylądował. Czemu main event WrestleMania jest mecz bez dyskwalifikacji? Jest tyle stypulacji w wrestlingu. Ten dropkick to jest kurwa istne złoto. Kurwa, za wcześnie. On ma jakiś timing inny. Ja mam wyuczony timing, a jakoś tutaj nie pasuje, nie? Jakby nie wiem. Olze jebo. Cutter. Bull shakalaka. Senton. Clothesline. Chłopiec zestanowany. Dobra, masz finishera. Tak na zaś. Śmieciuchu. Stunner. Boom. Jakby można było przez countdown wygrać. Ja pierdolę, już dawno bym miał ten mecz za sobą. O, się wjebałem. Ten błąd będzie nas kosztował 1000 lat. A co ty tam się wkurwiasz, chłopie? Co ty tam się denerwujesz tak? Jakbyś przegrywał z chłopem met 70. O kurwa, co to za podcięcie było? Kontra. 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 Ja pierdolę, kontra za kontrą, nie? I suplex poza ringiem. Ała. Co to jest za armbar dziki? I chuj, zastanował mnie. Jest kontra. Kurwa. Stun gun. Co ty odpierdalasz? Dziku. No nie. No!
Kurwa jebana! Ja go przypinuję po F5. O! Co to za spot? Co to był za spot? Chłop mi zrobił F5, wstałem szybciej od niego i zrobiłem mu finishera. Co to było? Ola, aż mi, oła, gdzie mam serce? Kurwa, aż mnie zakuło, ty. Co to było? Co to było, szanowni państwo? Kochani moi. Jeden chyba z najbardziej popierdolonych spotów, jaki zrobiłem w gierce wrestlingowej. O kurwa. No co jest? Czemu ty wszystko kontrujesz, ty śmieciuchu? Jak dzieckiem, kurwa. No i teraz nie mogę nic skontrować, nie? Dobra, wypierdalam stąd. Chłop się usiadł! Ty jesteś bezczelny! Ja pierdolę! Power slam na leznarze! Power slam na leznarze! Diving splash! Co? Siema Krabi. Dobrego dnia. O kurwa, co to było? German suplex. Suplex City, Suplex City, bitch. No nie. Comeback! Comeback is real! Boom shakalaka! Nie! Chciałem go zestanować. Superplex. Swinging neckbreaker. Weź to wyłącznie, da się wygrać? Chyba jo. Patrz, robię footstompa i kontruję, patrz. Dawa footstomp! Fuck! Co za pojebany typ! Co za typ? Co za to jebana walka? Znowu Roman! Co ty znowu chcesz, bydlaku? You know what, Roman? I don't want to hear it! You've been doing this for 3 years now. Instead of... What is it you're doing? Celebrity guest host on some game show? Shilling your new NFT? Or maybe, just maybe... You're filming another cameo in a failing sequel!
Don't know what to say without a script? I'll help you out. The only table you're the head of anymore is the one that Rock brushes his crumbs onto. I'm here. I'm doing the work. And the only thing... I'm sure you got a lot to say, but it doesn't matter. When you want something done right, you gotta do it yourself. Robot Raid! Nie gadaj, że teraz mamy mecz jeszcze z nim, nie? Nie gadaj, że teraz mamy jeszcze mecz z nim. No nie wiem, czy jestem królem wrestlingu właśnie. Nie wiem, co się stało. WrestleMania jest dwudniowa. Drugą noc walczymy z Romanem. Ja pierdolę. Co jest? Walczymy z Romanem jeszcze. Kręgosłup do wymiany po walce. Chłop mistrz. Bankowo. Bankowo odrostu będzie coś takiego, że zacznie się drugi mecz i będę obity już, nie? Incredible experience, but all of the focus now is on what happened after the undisputed champion defeated Brock Lesnar. That's right, Byron. Roman Reigns made a shocking return by laying out the champion right after his successful main event defense. The Dark Horse slayed the beast, but immediately fell to the head of the table. Roman Reigns then issued a challenge for tonight. And the undisputed champ accepted. For the first time in WrestleMania history, one superstar will be main eventing both nights. In addition to Charlotte Flair's huge Women's World Championship defense against Gigi Dolin, mam nadzieję, że nie będę musiał grać Gigi Dolin jeszcze, nie? Will be on the line. The undisputed champ will defend against Roman Reigns, who stated that. Alosik, nie podobają ci się te animacje? Tragiczne są, kurwa, jebana. At midnight tonight, whichever man wins will walk out the longest reigning WWE. Straszne są te animacje. Ja odkąd je zobaczyłem w 2K22, to nic, do teraz nic nie zrobili z nimi, nie? Supermana. Tak będzie, no. Co to za bohater? Poczekałeś ci spuszczą w pierdol? Tak będzie, tak będzie. No straszne są te animacje. Coś animacje walk, trensów i tak dalej są super, ale te cutscenki to jest jakaś tragedia. Dupa Romana. Co na panie William Regal? Chłopie. You made it! Tak. You made it! I wouldn't miss this for the world. How are you feeling? You ready? You know, I'm getting the hell beat out of me. Typical son. Pretty much. Mam nadzieję, że ten. Mam nadzieję, że. Twice over. You've more than fulfilled your potential. Thanks, Regal. Roman był najdłuższym mistrzem w rzeczywistości. Miał pas tysiąc ileś dni. I w gierce po prostu chyba go stracił, czy tam miał kontuzję i go oddał, nie? Nie masz paru punkcików do rozdania? No niby mam. Niby mogę coś ulepszyć w sumie. Striking albo... O, może będę lepiej dive'ami trafiał. Albo pójdę w striking, bo więcej ciosów w sumie zazwyczaj daję. A w submission w ogóle nie idę, bo ja submission w ogóle nie robię. Co tam, GG? Łobuzie? Congratulations, champ. A ona obroniła pas. I said I was gonna go to Raw and win their title, and that's what I did. And now it's your turn to deliver. You want out of Roman's shadow? This is the moment. This is the moment. I feel like hell, but I'll make it. I think I'm the only. Oby nie było dyskwalifikacji. Oh, stop with that. What? Nobody believes in me. Everyone thinks Roman's gonna win. Blah blah blah. Honestly, it's exhausting. Wow. Stiff. Seriously, how are you still dealing with imposter syndrome after imposter plus years as champion?
I mean, I guess... You're so wood. I'm right. That's right. Dialogi są za długie. Tak, submissionie jest za dużo jebania, no, zdecydowanie. Dobra, dajcie mi sekundę i zaraz rozwalamy Romana. A tak coś tak podejrzewałem, mówię, main event z Lesnarem, mówię, spoko, ale gdzieś ten Roman mi tam brakował, nie? Sekunda i jestem i jedziemy z Romanem. I oby nie było dyskwalifikacji, bo kurwa, krzesłami bym se porzucał ostatni raz. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Oby nie było dyskwalifikacji. Jakiś stół bym se rozłożył. O kurde, jaka cutscenka, ty. Ah, that's my boy. That's my... Rollins, ty kurwa jebana. Co tam, Cody? Fajna cutscenka. Jaka to jebana cutscenka. Na banner Discorda, dokładnie, no. Wleci fest. Let's go. Let's go. Mógł powiedzieć wszystko. Let's go. Mega dobra. A gdzie Rikishi? Jest tej gierce, jest tej gierce. Tak, to jest final fight. Kulawej maryzby. Tak, Moskito. Jak dostała tego loka, to było coś pięknego. Idziemy rozwalić Romana w kręglach. Pozi Roman, let's go ballin. Entrance Romana w tej gierce jest tak dojebany. A czemu ja wchodzę pierwszy, skoro jest tym mistrzem? Mistrz zawsze wchodzi drugi, what the fuck? Pamiętaj schodach dla arem. Jak nie będzie dyskwalifikacji, to pierwsze wlatują. Dobra, się już widzieliśmy. Kulawej Maris, zajebiste to było. Witam, panie Krabi. Bo Roman jest nad mistrzem, no ale... Zawsze jest złota zasada w wrestlingu, że mistrz wchodzi drugi, nie? Roman faworyzowany nawet kurwa w gierce. Co za tragedia. Head of the Sraka. Kurwa. Idzie w pierdol. Here comes the pain. No, ciężko nie powiedzieć, że chłop wygląda do jebania, nie? Jak boss. Mega dobrze to wygląda. Uła. Dawaj go. To Aquaman, no. Jason Momoa, tak jest. Dobra, już wiedzieliśmy, co zapowiedzi. Powiedzcie mi jedno, czy jest dyskwalifikacja? Oczywiście, że jestem obity. Jest dyskwalifikacja. Dobra, ale zrobię to dla Rema. Oła. Kofeletsta. Siema. Alarm! Skaczesz czy nie skaczesz? Kurwa. Arem z dedykacją. Jest dyskwalifikacja, ale zaryzykuję. Warto było. Bum. Aha, to się szybko zaczęło. Super.
Oh shit. Ten ostatni raz, no. Hello, Liverpool King. Hello, mate. How are things? I'm fine. Thank you for stopping by. I'm just finished this story mode about Undisputed Champion. How are you? Dobra, jeszcze raz resetuję. Jedno combo. Tak, no, on jest mega mocarny, nie? Właśnie dlatego ja muszę wykorzystać ten moment. I jakby go poobijać, zanim on to zrobi, nie? Gdzie są krzesła, ja się pytam? Tu są. A nie, nie ma. Dajcie mi krzesło. Dobra. Arem. Ostatni raz. Chodź, Roman, na chwilę. Boink. Jak ty żyć go killem? Jak możesz zrobić ending gierki i nie dać żadnej stypulacji? Co za smród jebany. W każdej starej gierce wrestlingowej masz przynajmniej 3 stypulacje zazwyczaj do wybrania. Roman, nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. No też bym se stół wyciągnął. U szakalaka. Tak jest, D'Lo Brown. Bla bla bla. Bum. Jest nawiązanie do naszego superbohatera ze SmackDown 2. Chodź, Roman. Z Super Romana. No coś tam wyrwał. On tam właśnie za którymś, za drugim czy trzecim, jak go szarpniesz, to on wtedy się zdyskwalifikuje, nie? Hurricane Rana. O kurwa, powerbomb będzie. O Chryste, panie, powerbomb poza ringiem, super. Jest kontra. I crossbody kolejne, let's go. O, przykurwił tym cymbałem pustym. Gdzie żeś był w Hollywoodzie, jak cię nie było? Cutter! Dla ciebie. Chodź, Aquamanie. Co się wkurwiasz? Heavy combo. Jak jest heavy combo? I heavy combo to jest A. Dobra, czyli dropki. To nie było heavy combo? Dobra, tak. O Jezus, skontrował. Ale to będzie ciężkie do zrobienia. A mi chłop wpierdoli w ten narożnik tam. Irish Whip. Kontra. Roman wpada na stół. Ja pierdolę. Powerbomb. Nie zrobię tego kombosa. Chłopie popchnął kurwa jak lalkę, no. Ej, Tribal Chief! Noga ci wystaje. Chodź tutaj. No chodź tutaj, kurwa cieciu. Ała. Co teraz? Back suplex na apron. No co to za finał bez sprzętu, nie? Bez kitu, zgadzam się, fest. Jest jakaś lipa. No i chuj, no i cześć. Pierdala, jest to spokoju już. Pora umierać, tak jest. Haja! Muszę sobie staminę zregenerować troszkę. Poczekam na Romana. Dobra, jakiś krótki kombos.
Heavy. Dobra. XXAA, dobra. Chodź, chłopie. No, skok z drabiny na stół, dokładnie, nie? No i skontrował! Kurwa jebana, no nie zrobię tego w tym życiu. Aha, gilotyna, super. I chuj, odklepuje. I mnie nie ma. Ta gilotyna w środku ringu? Jest po zawodach, nie? Jakby się stąd dało zrobić przejście do leg dropa D'Lo Browna, to by tak zajebiście wyglądało, nie? Jak on by wyszedł z tej gilotyny i... Dobra, jest. Get a hold of Roman with grab. Okej, okay, no to zaraz, bo jestem rozjebany, wszystko mnie boli. O! Jakie to było dobre! Jakie to było dobre, jak żeśmy się spotkali w połowie, nie? O Jezus! Dedge. Rope break! Co ty odpierdalasz, kurwa? Liny nie widziałeś? Dobra, jestem w narożniku, wszystko mnie boli. Ja pierdolę za wcześnie. Spear. O! I o tam się animacje zgliczowały, nie? Chłopie dusi na linach, kurwa no. Co za smród. I chuj. I po zawodach. O chuj. Kurwa, kontra była tam. No pojebany jest ten mecz, ale mi wkurwia ta gra już. Kurwa, jakieś cele z pizdy, ty. Dajcie mi stypulacje i po prostu mecz do zrobienia, a nie kurwa wymyślają jakieś cele. Co za smród jebany. Co za gówno, co za gówno! Jeszcze stałem przy nim i nie mogłem tego skontrować, bo on od razu we mnie wleciał, nie? Nie miałem, kamera nie zdążyła się zmienić nawet. Nawet nie wiedziałem, co się dzieje tam. I chuj, od nowa z debilem się użerać. Yeah, boy! Nie, no to spełnianie celi to jest jakaś kurwa tragedia. Na chuj to komu? Przecież to nic nie dodaje takiego. Dobra, skontrował. Aha, kurwa, Robocop? No jest, jest właśnie. No jest taki Robocop, boże. Jaki senton pojebany. Yeah.
się zregeneruje staminka. Dobra, jest dziewiątka. No tak myślałem, żeby drugi raz nie skakać, bo to nic nie da, nie? Cutter! Dobra, jednak coś dało. No jak go zaspamuję tutaj? O kurwa, jaki big boot! Aha, chłop się wyjebał. Dobra, masz Sentona. Dobra, złapałem Romana. Irish Whip na liny. Kontra od Romana. Spear! Roman Reigns dostał ode mnie Spira. Gilotyna, o kurwa! Czy będzie odklepane? Jest gilotyna zaciśnięta. The Miz zmierza do ringu, what the fuck? Montreal Screwjob! O kurwa! Miz dostał puncha na łeb. Kurwa! Roman przykurwił dive'a na producenta. Co tu się wydarzyło? The Miz chciał zrobić Montreal Screwjob jak na Survivor Series w Kanadzie. Ale nic z tego nie wyszło. Co tu się odkurwia? Bitwa dalej jest kontynuowana. Dawaj, Roman. Śmieciuchu. Stało się to. O kurwa, jesteście cali. O, chłop się odpalił, nie? Chłop się odpalił. Ja pierdolę. No co ty robisz? Dotle. O, let's go. Tribut dla The Miza, bo to był jego finisher kiedyś. No chodź. TKO! Mogłem jeszcze splasha dołożyć. Wstawaj. Double X handle, niezawodne. Skontrował, ja pierdolę. Stun gun. Strzyp do ludzi, chłopie. Co to kurwa było? Elbow. Stunner. Pyrknął jak worek kartofli i chuj wie co się dzieje. Dobra, diving splash. O kurwa, spotkanie pod big bootem tutaj było. Kontra. Ja pierdolę, on wszystko kontruje.
chłop wszystko kontruje, nie? Jestem rozjebany. Wstawaj! Nie, właśnie go nie oglądałem, muszę go sobie obejrzeć kiedyś. Wyjebałem się przed nim. Head scissors. Chuj. Albo w jedną, albo w drugą. TKO! Pinę! Tak! Tak! Ale widzieliście ten pin po TKO? Byliśmy rozjebani we dwóch i mój się tylko doczołgał do tego pinu, tak, nie? Jakie zajebiste! It's a new day, a new record! Nowy, najdłuższy mistrz WWE! Koniec! Koniec! Tak się kończy WrestleMania! Piękną debestą! Roman pokonany wraca do Hollywoodu. Robić certyfikaty 4. Skurwysynie, urwiesz mi od internetu. Let's go. Opa, mamy to. Roman chyba się do nas cofnie. Czyżby będzie hot dog and handshake? No chyba ja. Chyba wychodzi na to, że ja w końcu. Popasów mistrzowskich zapomnieli mi dać. Dobra, przypomniało im się. Fajerwerki tam nawet ten. Korsarzami zaczęli strzelać nawet. Mamy to. Story mode ukończony. Elrond podwójnym mistrzem. Przez koronę, tak. Plus 1000 do aury, jak to się mówi, nie? Znaczy Romana nawet Nesto nie wezmą, bo on tutaj już był jebany w tym ringu, proszę ja ciebie. Dzięki bardzo za dziś. Koniec giercuni. Zostały nam jeszcze dwa tryby, które będziemy sobie ogrywać co jakiś czas, ale finalnie ten główny, na którym najbardziej mi zależało, jest ukończony. Czy mogę coś dobrego powiedzieć o tej gierce? No nie, bo ty... Jest! Jest, jest, jest! Dobra, guys, ja uciekam. Aż się stream zawiesił. Dziękuję wam bardzo za odwiedzinę. Do zobaczenia... Do zobaczenia jutro na The Sims Busting Out z wyboru Baero. Dziękuję bardzo. Jutro chyba stream będzie o 17. Czekajcie, jeszcze tylko zrobię tego raida. Dobrze wpisałem? Nie, nieprawidłowa nazwa. Uciekajcie do Klausa, dobrego dnia, for life, jakoś, ja pomyślę sobie nad jakąś inną gierką wrestlingową, bo właśnie to W mi się tak trochę przejadło, a zagrałbym sobie w coś takiego starego, nie? Więc taka sytuacja, coś chciałem i zapomniałem. A i w piątek się zastanowimy, co to za gierkę odpalimy, nie? Bo właśnie na piątek nie mam pomysłu, w środę bym Residenta odpalił, a na piątek nie wiem co. Zobaczymy, trzymajcie się tam, dobrego dnia, bajo, jajo. Gierka ukończona. Red Alercik? Może. Na piątek? Co masz na piątek? Armimena 3D. Trafiłem? Armimena 3D. Zastanowimy się. Zobaczę, ewentualnie wam wrzucę ankietkę na Discorda. To sobie sami zdecydujecie. Zapraszam na Discorda. Dobrego dnia. Bajo jajo. Thank you za wszystko.